Być humanistą w dzisiejszym świecie oznacza same trudności. Choć przecież wszyscy widzimy konieczność głębokich zmian, to jednocześnie nikt z nas, humanistów, nie potrafi sobie wyobrazić możliwości ich przeprowadzenia. Dlatego humaniści powinni ćwiczyć się dzisiaj, jak sądzę, w myśleniu utopijnym albo utopistycznym i w próbie wyobrażania sobie przyszłości jako lepszego świata. Nominacja do nagrody jest niesamowitym wyróżnieniem, z drugiej strony też i niezwykle paraliżującym wyzwaniem. Trzeba przyjąć takie zobowiązanie do naprawdę rzetelnej pracy w duchu Tadeusza Kotarbińskiego. Uważam, że dzisiaj bycie humanistą to zabieranie głosu w ważnych sprawach dotyczących człowieka. Czyli taka droga właśnie poprzez ustanawianie prestiżowych nagród to jest na pewno ważny głos na rzecz humanistyki. Bo humanistyka dzisiaj została w pewien sposób zdegradowana, ale jeżeli spojrzymy sobie na wiek XX, to jasnym staje się dla nas, że to wielkie idee ukształtowały ten historię tego wieku XX. Niewątpliwie nagroda przyczynia się do tego, że o humanistyce się mówi. Mówi się przez pryzmat książek, które tu powstają. Te książki mają szansę na większą promocję. I ta nagroda wywołuje pewien ferment. Jest to wydarzenie, które powoduje, że w pewnym momencie humanistyka staje w światłach kamer. Laureatem tegorocznej nagrody imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Tadeusza Kotarbińskiego jest profesor Grzegorz Ziółkowski. Wychodzę ze świata teatru i mam w głowie taką maksymę, którą wypowiadał Konstantin Stanisławski, że jeżeli masz moment zwątpienia w swojej pracy, to staraj się wrócić pamięcią do tego momentu, co cię popchnęło, do tego pierwszego impulsu, co cię popchnęło, że zacząłeś się zajmować tym, czym się zajmujesz. Do tego pierwszego zauroczenia, do tego pierwszego zakochania się w danej sprawie. Humanistyka nie jest dla osób letnich. Sprawa, którą się zajmujemy, nie jest nam obojętna. Nie robimy jej dlatego, że musimy się wykazać. Wymaga się od nas i powinniśmy wymagać też od samych siebie pewnego rodzaju postawy. Postawy wobec materiału i wobec tematu. Czyli obowiązuje nas reguła rzetelności. Pewnego rodzaju zobowiązanie, żeby w świecie tak zwanej postprawdy, czy w świecie fake newsów, stanowić rodzaj rzetelnego punktu odniesienia. Dla mediów, dla sfery publicznej, również dla sfery politycznej. Czy ten rodzaj braku letniości, od którego zacząłem, oznacza zaangażowanie społeczne, oznacza aktywizm? Tego nie wiem. To musiałby chyba każdy z nas, czy każda z nas, jako humanista czy humanistka, sobie samemu odpowiedzieć, na ile chciałby zaangażować się w zmianę. Ufundowanie takiej nagrody i wypromowanie jej, to jest pewien sposób na to, żeby z jednej strony przypominać społeczeństwu o tym, że te osoby są po prostu ważne dla poszerzania naszego postrzegania, wyostrzania tego postrzegania, ale z drugiej strony jest to też ważne dla nas, dla naukowców, naukowczyń, dlatego, że to przypomina nam o związku ze społeczeństwem.